Stanowski na proteście ostatniego pokolenia. Słuchajcie, jeśli to miał być największy protest ostatniego pokolenia, to trzeba przyznać, że są to kompletni nieudacznicy. Mieli zablokować całą Wisłostradę, zablokowali ścieżkę rowerową, która przebiega koło Wisłostrady. I to nawet nie w całości, tylko w połowie. Przed chwilą jakiś rowerzysta przejechał. Jeszcze nie widziałem, żeby kiedykolwiek tak bardzo zapowiedzi rozminęły się z rzeczywistością. Jedyne, co udało się osiągnąć, to ściągnąć tu mnóstwo policjantów, którzy być może byliby potrzebni w miejscach, gdzie jakiś pan bije żonę, albo gdzie jakiś gangus napada z nożem na jakiegoś bezbronnego człowieka. Więc generalnie wpłynęli na brak bezpieczeństwa w tym mieście. Przepraszam, można? Chciałem panu pogratulować. Dobrze, chciałem tylko pogratulować sprawnej akcji. Pan się uśmiechnął, podziękował za gratulację. Dobrze, pan jest z ostatniego pokolenia? Muszę powiedzieć, że pan jest skąd. A ja nie jestem. No widać. No widać, że jest, no. Jestem z ostatniego pokolenia, jestem z wcześniejszego jeszcze, z przedostatniego. Tak zgaduję po różnicy wieku. Nie uważał pan, że ten protest to jest totalna kompromitacja? Nie. Przecież nic nie jest zablokowane. A jednak pan tu przyszedł. No przyszedłem, bo myślałem, że jesteście skuteczniejsi w blokowaniu. Czyli kibicuje nam pan? Nie rozumiem. No chciałem się z was pośmiać, ale tu nie ma z czego, tu można zapłakać. To średnia intencja, tak przychodzi z Ja jestem strasznie wredny. Ja tak nie to powiedziałam. Wiem. Ale ja tak o sobie tak mówię, no. Dlatego tłumaczę swoje szczególnie, intencje. Szczególnie w sytuacji, w której już w Polsce przez kryzys klimatyczny zmarło na przykład 9 osób w powodzi. Proszę pani, zimna prawie dzisiaj zmarzłem, jak tu jechałem na hulajnodze. Naprawdę bawi pana to, że ludzie zginęli w powodzi? Bawi mnie to, że jest zimna, prawie zmarzłem, ale nie zmarzłem. Ja mówię o tym, że ludzie zginęli w powodzi, a pan powtarza, że pan dzisiaj zmarzł. Tak. To jest takie zabawne. Tak, to jest takie zabawne. Niech pani powie coś o tym proteście. To jest zabawne, ale ja się To, że ludzie zmarli? Do pana pytania. Nie. Pan przychodzi na protest, który stara się zapobiec dalszym śmierciom przez kryzys klimatyczny i mówi pan, że blokujemy ścieżkę rowerową. Nie było pana tutaj, kiedy protest się faktycznie odbywał? Przed chwilą, a jak nie blokujecie? Niech pani popatrzy. Kordon policyjny blokuje ścieżkę rowerową, który... ale to nie jest cały proces, który... Proszę pokazać, że ścieżka rowerowa jest zablokowana. No i to jest jedyne, co udało wam się zablokować. Byliśmy na Wisłostradzie. I pani uważa, że jak zablokujecie... Od 9 miesięcy na różnych ulicach. No, zauważyłem. Czy pani uważa... Całe szczęście, że oni wczoraj nie blokowali tej Wisłostrady, jak wjeżdżałem do Warszawy, nie? Bo w zależności od tego, jaki miałbym humor, szoty by były legendarne. Że jak zablokujecie tą Wisłostradę na amen, to nie będzie powodzi w Polsce? To nie jest o tym, co się wydarzy przez to, że zablokujemy Wisłostradę. Proszę pana, protesty nie działają zawsze w taki sposób, że w momencie, w którym... Czy pan uważa, że na przykład jeżeli pielęgniarki protestują, wychodzą na ulicę, to one myślą, że przez wyjście na ulicę... Nie, chcą podwyżki. Magicznie stamtąd się wydarzą podwyżki. Nie, przez to dzieje się zmiana społeczno-polityczna i tak, jeśli drastycznie zetniemy emisję, jeśli przeprowadzimy sprawiedliwą transformację energetyczną, to mamy szansę uniknąć przynajmniej części śmierci, które będą się działy i już się dzieją w Polsce przez... No tak, tylko że Polska odpowiada stary za pewnie niecały procent tego globalnego problemu, nie? Więc nawet jakbyśmy nic nie emitowali. Kryzys klimatyczny. Czy zmiana społeczna nastąpiła? Mam wrażenie, że jedyne co się wydarzyło, to zradykalizowaliście wszystkich i jakieś 80% albo 200 albo 300% więcej ludzi chce wam po prostu spuścić łomot niż chciało 9 miesięcy temu. A ma pan jakieś dane na ten temat? Nie, tak. Czy wie pan może o tym, że... Mam swój instytut. W historii ruchów społecznych tak właśnie to najczęściej działa, że w momencie, w którym jest polaryzacja i są duże emocje, to następuje faktycznie jakiś przełom i zmiana? Czy... No nie, stary, bo historycznie zmiany, które się odbywały na świecie, polegały na tym, że ktoś wstawał, skrzykiwał ludzi i mówił, nie wiem, idziemy obalić kurwa cara, na przykład w Rosji. To też tak dziwnie wyszło, bo komuniści doszli do władzy. No ale tak to działało, nie? A wy mówicie, o, idziemy blokować Wisłostradę. I ludzie mówią, wypierdolę z tej Wisłostrady, pojebany, jadę do przedszkola po dziecko, spierdolaj z tej drogi, No. No to jakby to nie jest to samo, nie? To są różne rzeczy.
widzi pan na przykład tutaj, śmiał się pan z tego, że to miała być na największa blokada historii. No wy tak zapowiadaliście. Tak mówiliśmy i to jest prawda. I stoi, nie wiem, około 40-50 osób, ponieważ jest też druga strona, nie wiem, czy robił pan też reportaż tam, a część osób nie dotarło dlatego, że policja kursuje po mieście i spisowała ludzi, zanim w ogóle zdążyli. Czyli byłaby to największa manifestacja, ale część... Aha, czyli policja kurwa, jak gestapo łapuje ludzi na ulicy i nie pozwala im dojść na protest. A skąd oni wiedzą na przykład, że ten, że ktoś na ten protest idzie i będzie blokował Wisłą Stradę? Ma to na czole napisane, czy co? Część osób nie dotarła i dlatego jest tu cztery... Po kamizelkach pewnie? No dobra, mają białe kamizelki. To co? No ale podstawą do zatrzymania jest to, że nosisz białą kamizelkę? 40 osób. Znaczy to 40 osób, to już jest największa blokada, ponieważ proszę pana, to nie jest łatwa rzecz robić nieposłuszeństwo obywatelskie. Okay. To nie jest łatwa rzecz łamać prawo w imię no, nie i jest. U nas wszystkich. Nie jest. Więc to... Donald tu dzisiaj ostrzegał, że to przestępstwo jest nawet. Już chyba wcześniej ostrzegał. Ale dzisiaj jeszcze raz przypomniał. No rozumiem, no to Donald Tusk dwa dni temu nie wyszedł w momencie, w którym byliśmy przygotowani na negocjacje i na rozmawianie. Na negocjacje, kurde. No negocjacje. Będę tego kurwa, zajebiście. A co dacie w zamian? Że nie będziecie chodzić po ulicy, czy co? Nie, o dwóch postulatach, które... Mega ruch, 41 osób. Negocjujemy. Trzeba usiąść do rozmów. Bo z terrorystami się nie rozmawia. Z kim? Z terrorystami. Dlaczego pan używa takiego... No w Niemczech jest to organizacja uznana za terrorystyczną, nieprawda? Odwiesili? Dlaczego powtarza pan kłamstwo? No widocznie jestem niewyedukowany i zasłyszałem taką nieprawdziwą wiedzę. A nie rozumie pan tego, że jeżeli używa pan takich słów i ma pan dużą publiczność, to może pan doprowadzić do tragedii? Naprawdę no, proszę pani, wydaje mi się, że z nas dwojga, jeśli ktoś może doprowadzić do tragedii, to tylko i wyłącznie pani, ponieważ ci ludzie, którzy stoją w korkach... Okej. Okay. Ostatnie pokolenie zdelegalizowane w Niemczech, Fałszmencena. W Niemczech ostatnie pokolenie zostało zdelegalizowane, ponieważ zostało uznane za zorganizowaną grupę przestępczą. Tylko ja nie wiem, czy też... Chyba ktoś tu fake newsy po prostu sprawdza. Przeciwko aktywistom niemieckiej organizacji ostatnie pokolenie toczą się obecnie w związku z podejrzeniem utworzenia grupy przestępczej, artykuł 129 niemieckiego kodeksu karnego, trzy postępowania. Neruppin, w Monachium i Flensburgu. Żadne z nich się jeszcze nie zakończyło. Za udział w grupie przestępczej działaczom grozi od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. Postawiono im także inne zarzuty, na przykład dotyczące na przykład uszkodzenia mienia czy zakłócenia porządku publicznego. W żadnym z komunikatów podanych przez niemiecką prokuraturę nie było mowy o delegalizacji samej organizacji. Fałszywa informacja o uznaniu ostatniego pokolenia za organizację przestępczą rozeszła się w niemieckich mediach po orzeczeniu sądu w Monachium z 23 listopada 23. Nieprawdziwe nagłówki potępiła niemiecka rada prasowa, według której tytuły sugerowały, że decyzja o uznaniu ostatniego pokolenia za organizację przestępczą została już podjęta, podczas gdy w orzeczeniu wyrażono wstępne podejrzenie. Okej, czyli jeszcze nie są tam zdelegalizowani, ale coś się tam dzieje. Naprawdę mają swoje sprawy, mają swoje problemy, mają... sprawy. Ludzie, którzy zginęli w powodzi, ludzie, którzy stracili w powodzi wszystko, ludzie, którzy giną na udar przez falę upałów, naprawdę, gdyby to nie była ostatnia deska ratunku, to nikogo by tutaj nie było. A za jaki procent zanieczyszczenia powietrza i jaki wpływ... Zanieczyszczenia, ja nie mówię zanieczyszczenia. Dobrze, to jaki wpływ na ocieplenie klimatu ma Polska? Jest jednym z 20 kilku państw o... No jaki procentowo jakby pani mogła podać? Nie znam tego wpływu procentowego, ale mogę... No, jak ja czegoś nie wiem, to pani mnie wyśmiewa. No ja to z pani pytam, nie, jeżeli, skoro pani protestuje... Ja gdybym był... No ale to chyba powinnaś to wiedzieć, nie? Jakbym protestował przeciwko, nie wiem, przemocy w Polsce, to powinienem wiedzieć w ogóle, czy ten... Jakby jakieś dane, na którym twierdzę, że jest to problem, nie? Bo jeśli jest to, nie wiem, dwie osoby w skali kraju, no to raczej nie jest to problemem. Tylko jest to incydentalne. A jeden z 25 nawet, to chyba nadal jest niedużo, biorąc pod uwagę, że pewnie Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, to jest kurwa 45%. Napisz listę krajów, które mają największy wpływ na zmiany klimatu. Chiny 30%, Stany Zjednoczone nie podali procentów. Indie, Rosja, Unia Europejska jako blok, piąta, Brazylia, Arabia Saudyjska tak wysoko, no Indonezja jest duża,
Kanada, duże emisje per capita, wysoki udział przemysłu naftowego. Za jaki procent odpowiadają Chiny, Stany, Indie i Unia Europejska? Dobra, to Chiny, Stany, Indie mają 51%. Unia Europejska 8. A jaki procent ma Polska? 1%. No to głównie przez węgiel, tak? Emisje per capita. Polska emituje około 7-8 ton CO2 na osobę rocznie, co jest wyższym wynikiem niż średnia światowa, około 4,5 tony osoba i zbliżonym do średniej w EU. No tak, tylko problem jest taki, że średnia krajowa jest wyliczana na podstawie 200 krajów, a przynajmniej połowa z nich jest tak niedorozwinięta pod każdym względem gospodarczym, że oni nic nie emitują, bo tam fabryk nie ma. Jakie są emisje per capita Chin, USA, Indii i Indii? Stary, wszystko nam powiedzą tutaj zaraz. Chiny 8, czyli podobnie do Polski, Stany 14-15, Indie 2. No. No ale to przez to, że ten kraj jest niedorozwinięty w dużym tym, nie? A średnia światowa jest 4,5 tony. No to Stany tutaj. Który kraj ma największe średnie emisje per capita? A, Katar. 40, to stary, 5 razy więcej. Bo to wszystko zależy od tego, to nawet mniejsze kraje, no tylko, że oni dużo emitują przez te węglowodory wszystkie. Dla porównania Stany Zjednoczone mają 14-15, średnia 4,5. No czyli w dużym skrócie, jak my byśmy ograniczyli wydobycie węgla, to byśmy pewnie spadli poniżej średniej światowej, nie? Ona się powołuje na emisję na głowę Polska versus Chiny, o czym my mówimy. Ja to nie słyszałem. Proszę pani, chwileczkę, teraz ja powiem. Nie, ponieważ ja nie skończyłam odpowiadać. Pan się pyta o emisje, które są w Polsce. Ja nie znam tego procenta teraz, ale mogę panu powiedzieć, że bardzo często pyta się pan na przykład, czy inne osoby o to, dlaczego nie protestujemy w Chinach, a emisje na głowę w Polsce są dużo większe niż w Chinach, ale... Nieprawda, fake news. Ja przed chwilą za pośrednictwem czatu GPT dowiedziałem się, że to kłamstwo jest. Są porównywalne. Z tym, że w Katarze są sześciokrotnie większe, czy pięciokrotnie większe. Więc nie trzeba jechać do Chin. Trzeba polecieć do Kataru. Tylko tam trzeba założyć burkę i oczy zasłonić, żeby nie było tutaj nieporozumień potem w areszcie. Przede wszystkim jest tak, że... Czy pani uważa, że Polska truje bardziej niż Chiny? Nie, uważam, że... To nie uważa pani, że skoro pani walczy o to... Ale procentowo to jest 1/3 świata, no tak, tylko że Chiny praktycznie, ludność chińska to jest tam 1/4 świata, nie? To żeby ludziom żyło się lepiej, to powinniśmy namierzyć miejsca, gdzie ten wpływ na zmianę klimatu jest największy i tam właśnie polecieć, przykuć się do tych fabryk w Chinach. Dlaczego tego nie zrobicie? Dlaczego ci warszawiacy, którzy nie są niczemu winni, którzy po pracy wracają zmęczeni do domu, chcą... Ale... Też prawda jest taka, że z racji tego, że Chiny są dużym krajem, to 10% mniej emisji w Chinach to jest jakby Polska trzykrotnie nie emitowała nic. Analogicznie w Indiach. 10%, jak Indie nie będą 10% swoich emisji wytwarzać, zredukujemy 10%, to jest tak jakby Polska zredukowała wszystko. To sobie po prostu odpocząć. To jest pani hobby, ja rozumiem. Ludzie mają różne hobby. To nie jest moje hobby. Niektórzy jadą na tenisa, niektórzy chcą blokować. To jest moja interpretacja pani zachowania. Ja nie powiedziałem, że pani powiedziała, że to jest pani hobby. Ja oceniam to jako pani hobby i jako pani fanaberię. Ale proszę mi odpowiedzieć na... do pana słuchaczy w tym momencie. Proszę pani, moi słuchacze wiedzą, że jestem niezbyt rozgadnięty i mi to wybaczają. Na pewno już jakby różnica intelektualna jest po pani stronie. Nasi słuchacze to wychwycili i doskonale o tym wiedzą, więc może pani śmiało mówić swoje rzeczy, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź na pytanie. Dlaczego nie protestujecie tam, gdzie naprawdę się truje? Ponieważ Polska ma na przykład rosnące dalej emisje w sektorze transportu w momencie, w którym w innych państwach Unii Europejskiej te emisje spadają. Mówiliśmy wcześniej o Chinach. Zobacz, jeśli
my nie będziemy mieli dzisiaj samochodów w naszym kraju, to powiedzmy z transportu będziemy mieli nic. A jak będziemy mieli jutro milion tirów, no to logiczne jest to, że to się zwiększy. To nie jest tak, że ludzie się przesiadają z nowoczesnych Tesli na 40-letnie diesle i kopcą tym także z czarno wszędzie, tylko najprawdopodobniej gałąź transportu w tym kraju się rozwija, więc rok do roku, z racji tego, że na przykład przejmujemy rynek, nie wiem, niemiecki, francuski, no jakikolwiek, my prowadzimy ten transport zamiast inne kraje, to po prostu następuje jakby przesunięcie tych, nie? Prawda jest taka, że oni, ta rozmowa to jest trochę rozmowa chuja z butem, bo tam każdy, jakby wiesz, stanowski mają w chuju, więc przecież się z nim pośmiać, a ona bazuje na takich statystykach, ona bazuje tylko na statystykach, które są dla niej wygodne i mówi półprawdy. W Polsce emisje na głowę są wyższe niż w Chinach. To też wiedza zasłyszana, wie pani o tym? To nie jest wiedza zasłyszana, może pan to sprawdzić. Tak? Tak. A wie pani, że ja to sprawdzę i że sprawdziłem i że jest zupełnie odwrotnie? Nie jest tak. Jest tak, jak mówię. Nie jest. Te emisje per capita są nie. niż w Chinach. Są, jeżeli nie wiem tego, ile razy krzyknie pan do mikrofonu. Nie. A i nie zależy, ile razy pani powie, że tak. Polska ma 7 ton na głowę, Chiny 8. Katar 40. Zjednoczone Emiraty Arabskie 25. To ja powiem, że nie. Sam do tego, żeby każdy sobie to sprawdził ja w ramach swoich możliwości. Dobrze. Super, to już to ustaliliśmy. Kolejna rzecz, którą powiem, to nieposłuszeństwo obywatelskie, jak jest w nazwie. Ja myślę, bo też pewną zależność tutaj zauważyłem, którą tutaj, bazując na tych statystykach i danych z czatu GPT, bo po prostu łatwo mi tutaj te wszystkie rzeczy jakby zapodało. Prawda na przykład jest taka, że wysokie emisje mają kraje, które wydobywają tam ropę, węgiel, gaz, cokolwiek dla całego świata. Czy masz tu Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn, Arabia Saudyjska też wysoko była Rosja. Jakby to jest w porządku, bo na przykład my w Polsce nie mamy ropy, czy nie wiem, czy w 120 innych krajach na świecie nie ma ropy, ani innych złóż, no ale przez to, że Zjednoczone Emiraty mają jakby takie wysokie emisje, to dzięki temu w innych krajach, gdzie te emisje są niskie, mogą jeździć na przykład samochodami, nie? Więc to też nie do końca jest tak, że można nałożyć, dobra, maksymalne emisje to jest 5 tony na osobę, bo jedne kraje z palcem w dupie jakby sobie z tym poradzą, bo one i tak nie emitują przez to, że nic nie wydobywają, a głównie z tego tu idzie, z tego co tu jest napisane oczywiście, o Katar tu jest jeszcze, to tak musi być, nie? Ale jakby na przykład procentowo wszyscy, ci co mają 2 też zjechaliby, nie wiem, o 10% do 1,8, ale Katar by sobie opracował jakąś technologię, żeby z 40 zejść na 36, no to jest wtedy bardziej realne, nie? U jego podstawy jest to, że trzeba mieć obywatelstwo, żeby móc korzystać z tego rodzaju prawa do protestu. I nie mogę korzystać na przykład z prawa do protestu w Chinach, ponieważ nie jestem obywatelką Chin. Każdy rząd... Czyli trochę strach tam protestować. To nie jest o strachu. Mówię o tym, że każdy rząd ma zobowiązanie wobec ludzi, którzy mieszkają przede wszystkim w społeczeństwie tego państwa. I w różnych miejscach świata, także w Chinach, ludzie protestują na różne sposoby. Też mamy inny rząd. Jest tam oczywiście, że w Chinach jest trudniej protestować niż w Polsce, gdzie mamy liberalny, demokratyczny rząd, ale to, że pan wysyła protestujących, którzy działają w interesie... Proszę pani, jakby płonął las, to bym powiedział idźcie gasić, ale tam, gdzie płonie, a nie tam, gdzie nie płonie. Tutaj też nam płonie. W momencie, w którym kryzys już jest tutaj, to tutaj płonie. Jeżeli tutaj emitujemy i tutaj są skutki kryzysu klimatycznego, proszę pana... No nie, stary, bo planeta mordo to jest jakby taki garnek duży. I jak pół świata by wlało czystą wodę do tego garnka, a Chiny by się do niego odlały i odpowiadałyby za 30% zawartości tego garnka, to nadal byś miała, stary, wodę z sikami, nie? Trochę rozmydlonymi, ale nadal sikami. A prawda jest taka, że wy w Europie dążycie do tego, żebyśmy nie mogli robić nic, żeby nam się źle żyło, a po drugiej stronie globu rządy zrobią tak. No dobra. To przejmujemy ich produkcję, bo jak tutaj zamkniesz wydobycie, zamkniesz fabryki i tak dalej, rynek nie lubi próżni.
nadal te rzeczy będą potrzebne. Tylko zamiast wyprodukować ich w Polsce, wyprodukuje się ich gdzie indziej. Bo tutaj rząd się da zastraszyć takim ludziom jak ty, a tam nie. Więc jeśli to nie będzie zero-jedynkowo jakby ruch całego świata, a ciężko jest o coś takiego, bo w historii tej planety ja nie wiem, czy kiedykolwiek cała planeta była zgodna w czymś. Tym bardziej, tak jak mówię, jeśli Katar emituje 40, ale to jest przez to, że wydobywa ropę i utrzymuje się z ropy, to w którym momencie oni będą skłonni nie wydobywać tej ropy, skoro z tego żyją? Tylko Europa będzie czysta bardziej? No nie, stary, bo na koniec dnia skład atmosfery będzie stary taki sam. To się nadal wymiesza, nie? Czy my mamy inną atmosferę niż Chiny? Jakby może lokalne powietrze będzie trochę lepsze. I problemem też jest twój, bo ona nie jest głupia ogólnie, nie? Ona nie jest głupia. Ona jakby się wypowiada i tak, ona nie jest głupia. No jest w miarę bystra kobieta. Ale jak mocno, to nie wiem, bo jej nie znam. Tylko fajnie by było, jakby odrzuciła ten pretensjonalny ton głosu, bo ona mnie męczy tym, że takie i nieważne co ona powie, to te zanieczyszczenia akustyczne powodują, że nie chce mi się jej słuchać. Ona wszędzie płonie, dlatego ludzie w różnych miejscach protestują, a ludzie, którzy są stąd, protestują tutaj. Okay. I naprawdę odpowiadamy na te pytania od 9 miesięcy. I ja nie rozumiem, czy pan nie chce zrozumieć? Czy gdzie jest problem? Problem jest w tym, że ja totalnie nie widzę sensu tego protestu. To znaczy, jeśli zatrzyma się ruch w mieście i te samochody zaczną kopcić, ludzie zaczną się wkurzać, nie i wydaje mi się, żeby miało to zmienić cokolwiek na... Tak, stary, tylko że jej chodzi o to, że może teraz przez 2 godziny będą większe emisje, ale jak ugrają 10% w skali kraju, to długoterminowo wyjdą na tym na plus. Dlatego tak jak mówię, no to jest, stary, to jest rozmowa taka... Każdy ma swój elektorat i musi go zadowolić, nie? Lepsze. Mało tego, widać, że wasza formuła już się wyczerpała, bo policja po prostu was zawija, spycha z drogi i tyle po tych waszych protestach. Nie wiem, co będziecie dalej wymyślać. Może na tory będziecie wchodzić, może na płyty lotniska, nie wiem. Na drogach już widać to, co się skończyło. No chyba, że udowodnicie mi w najbliższym czasie, że nie. Dzisiaj wyszło dość żałośnie. Jeśli pani mnie pyta, czemu ja się dziwię... No... To są pejoratywne określenia, a my na przykład nie pejoratywnie, zbyt zazdroszczę trochę. Tak. Bo my na przykład zupełnie nie pejoratywnie pytaliśmy o różne rzeczy i pani Martyna, która jest rzeczniczką prasową, powiedziała, że nie będzie mi odpowiadać, ponieważ przez takie pytania jak moje zginęło 9 osób wczoraj. Tak ja powiedzmy. Też już jestem odpowiedzialny. Pyta.pl Za 9, to nie wiem, czy zginęło łącznie 18, czy też, tak. Czy to liczy się na głowę, czy każdy z nas jest odpowiedzialny za śmierć 4,5 osoby. Bo może ja za chwilę będę odpowiedzialny za pan Krzysztof tylko jedną. Zabił 9 osób, czy tylko moje głupie pytania to spowodowały? Jestem... Ale prawda jest taka, że pyta.pl to jest naprawdę, to są ludzie, którzy doprowadzają wszystko do granic takiego absurdu, że ja tam się nie dziwię czasami, jak oni idą na ten marsz, że ludzie takich traktują, jak ich traktują. No bo oni stricte nie zajmują się dziennikarstwem, tylko komedią, nie? I śmieją się, i oni się po prostu chodzą śmiać z cudzych jakby ideałów. Naprawdę nie mam słów na to, co panowie teraz robią i w tym momencie już mogę tylko podziękować, bo to nie jest rozmowa. W momencie, w którym naprawdę pan... Przepraszam bardzo, zarzuciła mi pani, że jestem odpowiedzialny za śmierć 9 osób. Nie, krytykowałam to, że pan żartuje z tego. Ja powiedziałam panu, że tego rodzaju pytania... Tego rodzaju pytania? Tak, takie moje, tak, w zasadzie. A nawet to nie były... One są traumatyzujące, chciałem powiedzieć. Flip i flapku. Chyba wzięli w obroty panią dziennikarkę. Ten też nie wie, co tu się dzieje. Temu to ręce opadły. Ta jest po socjologii, więc i tak nie rozumie, o czym rozmawiałem. Nie, to ma zakra jest. Takie pytania są dla mnie. Dla mnie. Dobrze, ja... Nie, pani stwierdzenia są traumatyzujące dla mnie. Jeśli pani mnie oskarża o śmierć ludzi w powodzi, to ja... Oskarżam pana o śmierć ludzi w powodzi. Mówię. Na ten sieci tylko dopowiadam. Trochę tak pani zasugerowała. A czy mogłaby pani przeprosić za te sugestie? Ale ja tak już sugerowałem. No, ja tak poczułem. Że śmianie się z tego, jeżeli ja zacząłem mówić o śmierciach ludzi w powodzi, a pan zaczął mówić o tym, że pan zmarł jadąc tutaj... To jest Maksym Wołczyk?
To tak, zmarłem, no. Uważam to. Nie wiem, co z tym śmiesznego. Niepoważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zauważyłem, że tutaj nowego uczestnika demonstracji mamy ostatnio. Na szczurkowej demonstracji ostatniej pod pomnikiem. Wychodzę do ludzi. Możemy tak sobie. Możemy tak, ale to też to taka trochę lipa, że tak rozmawiamy między swoimi reportażami. Ale poczekaj, bo ja muszę sobie przypomnieć, bo w Pycie były ze 3 osoby, nie? No. I jedna z nich strasznie ze mną jechała w internecie, że jestem narkomanem czy coś. I to byłeś ty? Nie wiem, może. Ja powinienem być obrażony na ciebie. Przecież ja cię z sądem straszyłem, tylko mi się nie chciało iść do prawnika. Nie ty, tylko Poli, ja nie jechałem tobie, tylko... Mi jechałeś. W ogóle ten, powiedziałem, że Stanowski chyba nawciągany, ale to było taki, wiesz... No, akurat okay. Jak na złość zrobiłem okay. W taki sposób, ale to no, po prostu się no, okej, jeżeli to było... To mnie bardzo dotknęło. Tylko jedna osoba w życiu mnie dotknęła bardziej, to była ta pani przed chwilą, która mnie po prostu sprawowizowała. No sorry, ale to też jakby... Dobrze. Przepadało na szczyt mojego alkoholu. Rozumiem. Słuchaj, jako że jesteś stałym uczestnikiem różnorakich manifestacji, powiedz w skali 1 do 10, jak oceniasz poziom zaawansowania tej właśnie manifestacji i czy ona jest profesjonalna, czy ona jest liczna w ogóle, czy ona się udała? Bo pani była z ciebie dość zadowolona, powiedziała, że ona jest największa. Ciężko w tym momencie mówić, dlatego że to mają być grupki, z tego co wiem, które teoretycznie w różnych miejscach powinny. Jeżeli to jest prawda, to może organizatorzy, może część ostatniego pokolenia wykorzysta ten moment i wskoczy zaraz tam na przykład, gdzie policja nie patrzy, bo wszyscy są przekonani, że całość jest tutaj i może tam zablokuje, ale... Paszut poszedł na protest. A dobra, tu się coś jeszcze będzie działo, czy nie? Bo już mi się nie chce to oglądać tak szczerze.